Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji Online. Dzisiaj będzie ciąg dalszy tego, co robiliśmy ostatnio, czyli jakieś tam znowu zadania. I zapraszam do oglądania. Okej, dzisiaj pierwsze zadanko zrobimy sobie u statuu. Cześć, co już za wspaniały dzień na przejażdżkę, hehe. Historia statuo. Hej Paula DG, miło Cię poznać. Możesz mówić mi statu, pomagam w utrzymaniu tego rancha. Mam talent do tworzenia i naprawiania najróżniejszych rzeczy, więc jestem tym, na kim możesz polegać, jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy, Paula DG. Niektórzy ludzie mylą mnie ze zwykłym królikiem, ale mam nadzieję, że ty już zauważyłeś, że jestem całkowicie odmiennym gatunkiem, Paula DG. Mój gatunek zawsze będzie lepszy od zwykłych królików. Umiemy mówić i jesteśmy ekspertami od zarządzania pieniędzmi. Pomimo tego, że niektóre zwierzęta umieją mówić, my je i tak przewyższamy. Na farmie jest jeszcze jedno zwierzę, które umie mówić. Jest to latająca świnka April. Wejdź na klif, który znajduje się za mną. Znajdziesz ją tam na samej górze. Jak tylko z nią porozmawiasz, od razu zauważysz, że jestem bardziej bystry od niej. Aha. Ugh. Rozmowy z April. Cerskie podkowy. Wow, to są podkowy. Okej, jedziemy do świnki. Jedźmy do świnki. Fajno. Och, to ty? Widok z góry jest wspaniały, czyż nie? Skocz podwójnie skacząc z... Co? Och, Paula DG, ta wspinaczka na samą górę klifu musiała być dla ciebie dosyć męcząca. Ty przyszedłeś do mnie? To Stato powiedział ci, gdzie mnie znaleźć. Podejrzewam, że także naopowiadał ci różne rzeczy na mój temat, które nie mają kompletnie sensu. Uch. To nie jest tak, że nie lubię go, ale skoro teraz spotkałaś nas oboje, to chyba raczej oczywiste jest to, że ja jestem od niego bystrzejsza, prawda? Ale tak szczerze, te króliki nigdy nie przestają gadać, a do tego nigdy nie słuchają. Wszystko, co im mówisz, wchodzi jednym uchem, a wylatuje drugim. Och, myślę, że skoro już wdrapałeś się tutaj na sam szczyt, to podaruję ci coś, hehe. Spokojnie, mogę być lepsza od tego królika, jeśli chodzi o bycie pomocnym. Rozmowy z April. No i mi podkowy. Wow, mamy podkowy. Aha, okej. Okay. Lecimy z powrotem do statu. A nie mamy zadania ze statu. Dobrze, to pójdziemy sobie do tej dziewczynki. Juna. Witaj, Sirio i Paula DG, wyglądacie na szczęśliwy. Cześć, czy jesteś gotowy na nowe wyzwanie? Galopujący koń. Myślę, że masz w sobie dużo dobroci, Paula DG. Widziałam, jak opiekujesz się swoimi końmi, po sposobie, w jaki je traktujesz. Widzę, że naprawdę je kochasz, a one są także do ciebie przywiązane. Wyglądało to niczym scena z baśni. Magicznie było was razem oglądać. Liczyłam, że zobaczę takie wspaniałości jak z baśni, gdy przybyłam tu po raz pierwszy na farmie, ale nigdy nie nadarzyła się okazja. To był pierwszy raz. Och, tam jest coś jeszcze, co bardzo bym chciała zobaczyć. Jeździec i jego koń galopujący razem, lśniący pięknie w promieniach słońca po trudnym wyścigu. Przepiękne. Od zawsze chciałam zobaczyć taką piękną scenę, ale jeszcze nigdy nie zdołałam. Skorowcza farma jest całkiem niedaleko. Czy mógłbyś pojechać tam na swoim koniu i pościgać się kilka razy? Bardzo proszę. Pościgaj się w nowszej farmie 3 razy. Okej. Tylko jeszcze zrobimy sobie class up. Do kontroli. Tak. Dobry dzień jest od 10 poziomu. Ojej. Masakra, od 10 poziomu, breeding? Oh no. Magia. Na owczą farmę. Tu jest full. Nie.
O, nie ma na owczą farmę wyścigu. O nie. Oh no. Dobra, no to możemy pojechać na szybkość na owczą farmę. O nie, nie zdążyliśmy? A nie, zdążyliśmy. Dobra. Okej. To jedziemy sobie na owczą farmę. Czyli to kupiłem sobie nowego konika. Który mi dwa. Nie wiem. Ja ciekaw, jak nam pójdzie wyścig szybkości. Naprawdę. Jestem ciekawa. Przedza nas. No. No, on nas wyprzedza. Ej, no chyba na razie nie poszło mi wcale tak źle na tej szybkości. Może trafiliśmy na taką osobę też troszeczkę lżejszą. Jeżeli chodzi o umiejętności, tak mi się wydaje. Też na wyścigach szybkości musimy skakać idealnie na środku, bo jak zahaczymy albo coś, to nam nie przyzna za bardzo punktów do tych przyspieszeń. Wow, wow, wow. Ostatnie okrążenie, więc fajnie by było sobie nazbierać do licznika. Robić sobie takie w ogóle potrójne combo. Nie, ale nie było źle. Nie było źle. Jak na szybkość, to i tak mi dobrze poszło. Ja nie lubię szybkości, nie umiem grać na szybkości. No i mamy zaliczoną tą jedną owczą farmę. Że to wolę magię. Bardzo wolę magię. Ja chcę chyba magię. Magia drużyna, więc super. Aha, do czwartego poziomu. No, owcza farm. Jest 1-2. Okej. Mala, pala. Dobra. Lecimy. 1-2. To owcza farma, tak jakoś średnio lubi owczą farmę. Naprawdę. Zobaczycie, później będą coraz fajniejsze mapki. Ta gra się tak naprawdę super rozwinie. Na razie to jest taka sobie. No ale cóż. Zdecydowanie wolę magię. Już kiedyś na moim prywatnym koncie, jak właśnie zaczynałam też, to tylko szybkościowo robiłam wyścigi. I się dużo nie nauczyłam na tych szybkościowych, a na magii, no... To nie jest zależne od nikogo, kto wygra. Magia to jest taki... No, nie wiem, jedna wielka niewiadoma, ten wyścig. Jeżeli osoby są oczywiście na podobnych poziomach. I z podobnymi umiejętnościami, no ale...
Ale fajnie, bo wprowadził już Halloween. Wow. To było spoko. Nie, to było na Halloween w tamtym roku chyba. Takie czarne skrzydełka. Ja bym chciała giveboxy. Wow, kolejny pass up. Na razie będziemy mieć fajnie wytrenowanego konika. No. Nie. Nie. No i dobrze. Spisała nam się nasza osłonka. Fajnie było mieć jeszcze jedną. Nie, rób. No też może być. No cóż. Okej. Okay. No chcę tu słonkę. No, nie potrąciliśmy owcy tym razem. No jej, mamy osłonkę. Dobra. Ten wyścig i jeszcze tutaj jeden i zrobimy zadanko. Coś takiego. Dobrze. Wow. Przepraszam, koniu. Przepraszam, Sirio. Uda się. A, udało się. Dash jump. Może mu kiedyś opowiem, jak to się robi. Ślizgacie się po prostu shiftem, a jeszcze między tego się... Pomiędzy tymi się jeszcze skacze, czyli klika Z albo spacja, zależy jak to macie. Więc jednocześnie strzałkę w bok, shift i Z. Chyba. Tak. Level up. O, mamy trzeci poziom! Jeszcze ten poziom będziemy mogli już na drużynowych startować. Super. Co to? Co to? O co chodzi? Dobrze, jedziemy. Ostatni nasz wyścig na owczej farmie, mam nadzieję. Średnio lubię tą mapę. Jeszcze rynek jest taki. No. 3, 2, 1. Okej. Nie mogę się już na tym koncie doczekać breedowania. Naprawdę. Chciałam tutaj hodować już swoje konie i w ogóle, a to jest dopiero dostęp do 10 poziomu, dlatego musimy się postarać. O, to nam się bardziej przyda. Tak, musimy się postarać, po prostu powrzucać sobie poziom. Potrącimy owce, potrącimy wszystkie owce. O, posłanka. Super. No, co może być? Wow, krytyczny, ale super. No, od krytycznego lodu nie tak łatwo uciec. Kolejny lód jakiś super. Ponastawiamy lodu na tej mapie, a później my się będziemy zabijać na nim. Okej. Okay. Zdarza. Tak. Tak, strzałka w bok Z i... Nie! Lód, a... My się rozwalimy. Ja, rozwalimy się. Oh no. Przydałoby się... O, osłonka. Cudownie. Nie, nitarem się nie udał. Ja też nie. Chwila. O, teraz się udał. O, tak. To jest dash jump. Chwila. To jest dash jump. Dash jumpy dają też do właśnie paska na wyścigach szybkościowych. Tak, one dodają do paska te dash jumpy. Więc nawet jeździmy sobie po zwykłej mapie, nie ma żadnych skoków, robimy sobie tak i to nam dodaje sobie do paska, do tych boostów. No wiadomo, że na szybkości czym więcej mamy boostów, tym lepiej, więc no. Okej. Okay. Dobra.
Galopujący koń ukończony. Wow. Dobra, nasza zwycięska poza. Okej. Okay. Pocieszymy się. Dobry Sirio. Cieszymy. 580 karotek. No, musimy robić level. Musimy. No dobra, to by było chyba na tyle. Na tyle w sensie z, no, z tego zadania. Dobra, mamy class up. Super. O, zaraz kolejny. Konie naprawdę super się leveluje. Gorzej z postacią. I tak, ty jesteś tu. Galopujący koń. Ach tak, to właśnie chciałam zobaczyć scenę jakby z baśni. Właściwie to jest nawet lepsze niż sobie wyobrażałam. Cóż za orzeźwiające uczucie. Jestem teraz bardzo radosna. Dziękuję, Paula DG. Sirio również wygląda na szczęśliwego. Widzę, że twój koń lubi się z tobą ścigać, Paula DG. Miło jest oglądać, jak troszysz się o zwierzęta. Paula DG, Juna, czy dobrze słyszę, że rozmawiacie, jak dobrze opiekować się zwierzętami? Co ze mną? Ja też potrzebuję opieki. Miałem ostatnio kiepskie dochody, więc także potrzebuję, aby ktoś się o mnie zatroszczył. Uch, nie sądzisz, że zwierzęta, które mówią, powinny być w stanie same o siebie zadbać? Nie zachowuj się dziecinnie. No cóż, w każdym razie bardzo dziękuję za twój wysiłek. Sirio, widzę biały puch na twoich nogach i klatce piersiowej. Czy to wełna? O nie. Okej, 500 karotek. O, nie ma zadania. Czy to wełna? Będziemy zbierać wełnę, niestety 20 chyba wełn. Kłębku wełny na owczej farmie. Nasiona lecą z drzew. Doświadczenie jeździeckie. Paula DG, jesteś teraz właścicielem tej farmy. Im więcej czasu poświęcasz opiece nad swoimi końmi i na ściganie się, tym lepiej uda ci się współpracować ze swoimi końmi podczas wyścigów. Myślę, że konkurowanie z innymi graczami podczas wyścigu będzie dla ciebie pożytecznym wyzwaniem. Czasami nie jest łatwo o zwycięstwo w wyścigu, ale jeżeli wierzchowiec i jego jeździec współpracują ze sobą, uda im się tego dokonać. Aby reprezentować nasze rancho, będziesz musiał wykazać się ponadprzeciętnymi umiejętnościami podczas wyścigu. Wygrywanie może na razie nie być łatwe, więc póki co ukończ 5 wyścigów w ramach treningu. O, jakiś napierśnik. Dobrze. I to lecimy sobie na jakiś wyścig. W sumie to na obojętnie jaki. Weźmy sobie losowy. Canyon Granto. No spoko. A nie, jednak Bordorf. Bardzo lubię tę mapę. Bordorf jest naprawdę spoko. Idziemy skakać konikiem. Podbijemy razem świat. Fajne ujęcie. Okej. Zobaczymy, jak nam pójdzie, bo tu widzę, że są gracze właśnie już u dużo wyżej niż my. Słonka. Okej. Wow. Weźmiemy sobie tą słonkę. No tak, polecimy. O nie! Czy krytycznie? No super, a chciałam sobie polatać. No już sobie nie polatam. Już tutaj za bardzo nie ma nic, jedynie to można tutaj. Już to dużo nie daje. Wow. Jakieś beczki. Nie.
Wywaliłam koty. Boże, jak ja to zrobiłam? Masakra. To da się tak ominąć mur? No jakieś fajne zaklęcie. Może być. Podoba mi się. O nie. To musimy tutaj poczekać. No nie. No i krytyczny smok. I chciałabym chociaż dojechać do mety. Naprawdę, chciałabym chociaż dojechać do mety. Nie jest mi dane. Dobra, poskoczę sobie, żeby mieć jakieś zaklęcie. Wow. Dobra, trzeciej na trzy. No ale trudno, no. Wiesz, to są takie bardziej zaawansowane już osoby. Trudno, przynajmniej level nam... Boże, level sobie podgonimy. To jest bardzo dobre. Dobra. Robimy sobie class up. Okej. Dobrze, w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć.